Dzisiaj sernik piegusek z makiem. Z mąki, cukru pudru, proszku do pieczenia, żółtek i zimnego masła zagniatamy ciasto. Formujemy kulę, zawijamy w folię spożywczą i odstawiamy na 15 minut do zamrażarki. A do misy miksera leci twaróg z wiaderka, całe jajka, budyń waniliowy, cukier drobny do wypieków, pasta z wanilii, śmietanka 30% i cukier waniliowy. Miksujemy około 2 minuty do połączenia się składników. A blaszkę 20x30 wykładamy papierem do pieczenia i wykładamy 2/3 kruchego ciasta i zagniatamy spód. Nakłuwamy widelcem i pieczemy w 180 stopniach, grzałka góra-dół, przez około 20 minut na złoty kolor. A do misy miksera lecą białka, dodajemy szczyptę soli i miksujemy na puszystą masę. Dodajemy stopniowo 4 łyżki cukru i ubijamy na sztywną pianę. 3 łyżki ubitych białek odbieramy do masy makowej i dokładnie mieszamy. Dzięki temu masa będzie delikatniejsza. Na podpieczony spód wykładamy masę serową i rozprowadzamy po całej powierzchni. A następnie lecą kleksy z masy makowej, które delikatnie wciskamy w masę serową. Następnie wykładamy ubite białka i rozprowadzamy po całej powierzchni. A na koniec ścieramy pozostałe ciasto. Pieczemy w 180 stopniach, grzałka góra-dół na środkowej półce przez 40 minut, następnie przekładamy na najniższą półkę i pieczemy kolejne 10 minut. Ostudzone ciasto oprószamy cukrem pudrem i gotowe. Dokładny przepis również na moim blogu esencjakulinarna.pl.